Cześć kochani, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na długo wyczekiwany kolejny tempo. Zauważyłam, że jak przez czas dłuższy niż miesiąc, 3 tygodnie nie pojawia się na kanale tempo, to zaczynacie się pytać, co tam Ola się z Twoimi zużyciami dzieje, że tak rzadko o nich mówisz. Więc zajrzałam wczoraj pod biurko, stwierdziłam, że torba jest już wystarczająco naładowana i przechodzimy do opowiadania o zużytych produktach. Handwash, tymianek i kolendra to jest taka naturalna seria, którą ja bardzo często kupuję podczas zakupów w sklepie Action. Mam stamtąd i jakieś płyny do mycia okien, i płyn do mycia podłóg, i właśnie mydło do rąk, które ja akurat miałam w kuchni. Przepiękny zapach, właśnie taki wiecie, kuchenny. Ładnie usuwał, niwelował zapachy z dłoni po jakimś tam kolejnym cebuli, czosnku czy innych takich nieciekawych, jeżeli chodzi o zapachy rzeczy. Nie wysuszał, był bardzo wydajny, bardzo gęsty, także naprawdę ta naturalna seria z Action jest świetna. Myślę, że w ogóle w tym denku będzie sporo produktów z kategorii świetnych. Kolejny produkt właśnie, który możemy do takiej zaliczyć, to jest maseczka do twarzy z marki Skin Republic Collagen Infusion. To jest maska z kolagenem, elastyną i witaminą E. W płachcie oczywiście. Maska z działu anti-aging, czyli wiecie, coś dla mnie. Ale słuchajcie, ona była na tak cudownej płachcie, mięciutka jak gąbeczka. No płachta jak płachta, wykonana pewnie z fizeliny, z celulozy, czy może jakieś tam włókno bambusowe. Niesamowicie mięciutka i ona była nasączona czymś takim nie jak płyn, tylko takim jak mleczko, jak taki lotion troszeczkę żelowy. Pięknie przylegała do twarzy. Wczoraj sobie ją robiłam, więc efekty tego anti-aging możecie zauważyć, czy mam mniej zmarszczek, czy więcej. Oczywiście śmieję się, ale była skóra pięknie nawilżona, taka wiecie, rozpulchniona. Ja sobie zrobiłam tą maskę po całym dniu. Później na wieczór jeszcze, jak już mi się wszystko wchłonęło, bo jak ją zdjęłam, to zostawiłam sobie wszystko tak jeszcze do wchłonięcia, wklepałam, ale na noc nałożyłam krem i rano rzeczywiście ta skóra była taka, wiecie. Widać było, że coś się z nią wieczorem zadziało, także bardzo fajne. Cudo, cudo i jeszcze raz cudo i to jest kosmetyk, który pokazywałam Wam ostatnio w takich przydasiach ciążowych, czyli w takich rzeczach, wiecie, które umilają mi ten ciążowy czas, jak na przykład nie chce mi się jakichś tam, wiecie, wielkich rytuałów pielęgnacyjnych wykonywać i wtedy sięgam po takie produkty instant, 2 w 1, 3 w 1, 10 w 1, wiecie, złuszczają, myją, nawilżają i jeszcze najlepiej natłuszczają ciało, żebym nie musiała nic więcej robić. Oczywiście śmieję się, to był mi myjący skrab do ciała o przepięknym, takim świeżym, rześkim. No, zapach jest absolutnie obłędny, więc możecie go brać w ciemno, jeżeli ufacie mojemu gustowi zapachowemu. Już Wam nie pokażę koloru, ale pokazywałam Wam w tamtym filmie, on był taki niebieski jak woda, wiecie, na Malediwach. No, przepięknie pachniał, mył skórę, peelingował ją, delikatnie, może nie natłuszczał, ale zostawiał taką mięciutką, satynową warstwę, więc już mówiłam to w tamtym filmie. Jeżeli ja mam suchą skórę, więc ja wiecznie muszę się czymś tam wysmarować. Ale jeżeli Wy macie skóry normalne, to myślę, że po takiej kąpieli z tym peelingiem możecie sobie nawet natłuszczenie skóry darować, a zapach utrzymuje się tak cudownie, że ja go mam później, wiecie, na piżamie, na pościeli i czuję go cały czas, jest cudowny. Kolejna rzecz to maska do włosów naturalna, Biotuju, i to była maska z kolagenem i kwasem hialuronowym, maska również anti-aging, czyli widzicie, ja raczej teraz w takie produkty trochę idę. Oczywiście śmieję się, ale nie ukrywam, że wybór tej maski no, troszkę padł na, z powodu właśnie tego stwierdzenia, że ona jest anti-aging, bo wiecie, no włosy też się starzeją, tak jak skóra, paznokcie, wszystko. No i stwierdziłam, że wypróbuję. To jest maska naturalna, która stymuluje te włosy do regeneracji, no nie włosy, cebulki, tak? Nawilża skórę głowy, odżywia skórę głowy, nie plącze włosów, ponieważ jest to maska naturalna, a ja mam włosy rozjaśniane, nie miałam takiego, wiecie, efektu wow, jak przejeżdżałam szczotką, że one się tak cudownie rozczesywały, bo jednak włosy rozjaśniane potrzebują czegoś więcej, ale jeżeli chodzi o produkt naturalny, to był wystarczający, bo czasami produkty naturalne są za mało wystarczające do moich farbowanych włosów, a ten był wystarczający, a do tego dodatkowym ogromnym atutem było to, że to była maska, którą należało przetrzymać od 1 do 3 minut. Więc idealnie. Zapach taki bardzo neutralny. Ani wiecie, jakiś super piękny, ani nijaki. Neutralny. To był zapach po prostu kosmetyku do włosów, który nie utrzymywał się później, nie obciążał tych włosów. Także jeżeli jesteście zwolenniczkami kosmetyków naturalnych, to na pewno Biotuju polecam. I dwie kolejne maski w płachcie. Soap and Glory to była maska rozjaśniająca, rozświetlająca z witaminą C, z ekstraktem z herbaty rooibos, z wyciągiem z kwiatów wiśni, z kwiatów lotosu.
I co tu jeszcze jest? Maska o przepięknym takim cytrusowo-pomarańczowym zapachu, ale nie takim, wiecie, drażniącym jakimś w oczy czy w skórę, tylko takim delikatnym, pobudzająca, bardzo ładnie przylegała do skóry, mokra do samego końca, naprawdę przetrzymałam ją dwukrotność czasu, bo chciałam, żeby wyschła i rzeczywiście skóra wyglądała bardzo promiennie, bardzo ładnie. Mam w ogóle wrażenie, wiecie, że ja teraz używam sporo kosmetyku z witaminą C, bo właśnie i w maskach szukam tej witaminy, i krem mam z witaminą C, i co któryś dzień stosuję ampułkę, że rzeczywiście ładnie mi się przebarwiła. Barwienia posłoneczne wyrównują, także takie produkty zawsze są na plus. Tutaj maseczka z marki Klairs, to była maseczka taka calming, czyli wyciszająca. Wyciszająca po całym dniu, łagodząca skórę, bardzo przyjemna w czarnym kolorze, też taka bardzo, bardzo mokra, efektem chłodzącym, więc na czas teraz upał, po prostu sprawdziła się doskonale. Kolejny doskonały produkt, więc kategoria doskonałości zachowana. To jest szampon w piance marki Sesio. Do skóry suchej i wrażliwej, do skóry głowy suchej i wrażliwej, ale oczywiście również można myć tym całe włosy. Szampon jest w piance, w związku z czym był niesamowicie wydajny. Słuchajcie, jak ja długo miałam otwarty ten szampon u siebie w łazience, to naprawdę nie spodziewałam się, bo ta pojemność nie jest jakaś ogromna, 175 gram. Natomiast rzeczywiście przez piankę był bardzo wydajny, z tym, że ja go używałam zamiennie z innymi szamponami do włosów, ale naprawdę przy odpowiedniej ilości wydozowanego produktu, bo ja mam dosyć długie włosy, więc no rzeczywiście ilość naciśnięć tej pianki musiała być spora, żebym umyła i skórę głowy, i włosy, ale przy takiej odpowiedniej ilości wydozowanej naprawdę sprawdzał się świetnie, był bardzo leciutki, pięknie odświeżał i włosy, i skórę głowy, do tego bardzo ładnie mył, sprawiał, że włosy były sypkie, zdarzyło mi się wyjść, wiecie, z kąpieli bez nałożenia odżywki i udało mi się normalnie rozczesać włosy, potem tylko nałożyłam jakiś serum na końcówki, także świetne. I kolejna maseczka, to były takie dwie wkładki, dwie pastylki jakby z maseczkami typu peel off. Maseczki były oczyszczające, o przepięknym takim kolorze różowej mamby, nakładały się bardzo równomiernie, ten krem, pasta do oczyszczania był bardzo gęsty. Mnie nie zdążyła ta maska zastygnąć do peel-offa, ale może dlatego, że ja siedziałam w wannie, unosiła się para i ona nie miała warunków do tego, żeby zastygnąć, więc ja sobie tą po prostu maskę zmyłam, drugą pastylkę wykorzystała moja córka, bo też chciała wypróbować, bardzo jej się podobała, różowa glinka, witamina C i E, wyciąg z imbiru i rumianku, także też naprawdę bardzo ciekawe maseczki, są pan jeżeli nie powiedziałam. To prawdopodobnie pokazywałam Wam w ostatnim haulu z Rossmana sól do kąpieli z arniką z Knajpa. I powiem Wam, że ogromny zawód. Zapach taki, kolor pomarańczowy, wody. No wiecie, tak naprawdę sól ma odprężać, arnika tutaj pewnie ma łagodzić różne tam, wiecie, zaczerwienienia dla cery naczynkowej, jest bardzo dobra. Natomiast nie było to nic takiego, wiecie, wow, ja nieraz w tych solach to szukam takiego odprężenia, jakiegoś zapachu, jakiegoś, nie wiem, bardzo fajnego zmiękczenia skóry. Natomiast to była taka poprawna sól, ale nic, wiecie co, wywarło nam jakieś ogromne wrażenie. Nawilżająco, uspokajająco, łagodzący skórę, naprawdę był cudowny w tym okresie teraz właśnie lata, gorąca, kiedy moja skóra jest sucha, wymaga dodatkowej warstwy nawilżenia, takiego zmiękczenia i złagodzenia po całym dniu właśnie, czy słońca, czy kurzu, czy wiecie, w ogóle zmęczenia. Bardzo ładny zapach, szybciutko się wchłaniał, stosowałam go sobie, wiecie, też na szyję i dekolt, dlatego dosyć szybko go zużyłam. Zdarzało mi się też stosować go na noc, kiedy nie miałam ochoty na jakąś taką cięższą pielęgnację, to również w pielęgnacji nocnej świetnie się sprawdził i zużyłam go z wielką przyjemnością. Żel do higieny intymnej, biały jeleń z chabrem bławatkiem, przebadany w kierunku atopii, duża pojemność, pompka, czego chcieć więcej, poprawny żel, niepodrażniający skóry, także na pewno do niego wrócę, bo zdarza mi się sięgać po te białe jelenie. Kolejny żel do higieny intymnej Iladian 40+, chroni strefy intymne, działa nawilżająco, pomaga utrzymać prawidłowe pH, naturalne składniki, kosmetyki poalergiczne, bez SLS-ów i parabenów. Ogromny minus za tubkę, bo ja nie lubię tego typu właśnie wyciskanych produktów, bo jeszcze jakaś woda leci. On był dosyć gęsty, więc ta końcówka trudno się tutaj wydobywała. Nie jest to kosmetyk, który zrobił na mnie jakieś, wiecie, zatrważające wrażenie. Kupiłam go kiedyś w aptece podczas zakupów i na pewno nie wrócę. Fantastyczne płatki pod oczy i na usta, tak cieniusieńkie, że jak macie je nałożone, no na ustach to widać, ale pod oczami to ich w ogóle nie widać. Cieniusieńkie, pięknie wygładzają skórę i faktycznie to, co jest płatku, czy tym na usta, czy tym pod oczy, wszystko się w skórę wchłania po upływie czasu, który tutaj zaleca producent. To jest marka Rodial, ta seria Dragon's Blood, z której mam też teraz mgiełkę z kwasem laktobionowym i z witaminami. Cudowna seria pielęgnacyjna. Zdenkowałam również taki malutki zapach, to był zapach kiedyś stosowany bardzo często na weselach i na ślubach przez panny młode. Był taki moment kiedyś, pamiętam, w Polsce, że ten zapach był szalenie popularny.
To jest Eclat Dach Pêche, on się bodajże nazywa, tutaj już jest, znaczy nie ma tutaj nazwy, tylko jest to takie logo dziewczynka chyba z mamą. Wiem, że twórca tego zapachu właśnie ten zapach zadedykował swojej nastoletniej dorastającej córce, która wchodziła w dorosłość. I ten zapach rzeczywiście jest taki zwiewny, ulotny, romantyczny, idealny na ciepłe dni i na wiosenno-letnie, takie wiecie, przejściowe pogody. Nie otumania, nie jest ogoniasty, nie przeszkadza w ciągu dnia, jest bardzo subtelny. Tego słowa mi zabrakło, no polecam oczywiście. Trwałość taka sobie. Oliwka dla niemowląt do stosowania od pierwszych dni życia. Przyznaję się szczerze, ona jest na bazie oleju słonecznikowego, że ja większość kosmetyków, jakie kupuję dla maleństwa, testuję je teraz na sobie. Czy to coś do mycia, czy oliwki, czy płyny do kąpieli na przykład. Najpierw sprawdzam na sobie, oczywiście używają też dzieciaki, jak tam mają tylko ochotę. No i wybieram ewentualnie, który jest zapachowo ok, który składowo ok. I ta oliwka była taka, no taka wiecie, no poprawna, ale na pewno nie jakaś wiecie, rozkładająca mnie na łopatki, także jeszcze szukam jakiegoś takiego kosmetyku, który no, który mnie urzeknie. Natomiast wiecie, ja nie mam świra na tym punkcie i doskonale zdaję sobie sprawę, że noworodki nie potrzebują całej gamy pielęgnacyjnej oprócz czegoś do mycia, do natłuszczenia skóry i maść linomak będę stosowała, bo przy dzieciach też stosowałam, więc wiecie, nie szaleję, ale lubię przetestować na sobie i mam taką potrzebę. Pianka do mycia twarzy Soraya, roślinna pianka z wodą z neroli i algami, 99% składników pochodzenia naturalnego. Mówiłam Wam już, że ta pianka ma bardzo mocny zapach. Jak na kosmetyk do twarzy myjący, to ja uważam, że ten zapach przy naturalnym kosmetyku jest za mocny i dla mnie zdyskwalifikował produkt jako kosmetyk w ogóle taki do codziennego użytku, bo ten zapach w codziennym użytku po prostu mi przeszkadzał, ale wiem, że dla wielu osób będzie to atut, bo rzeczywiście zapach jest bardzo ładny. Antyperspirant Adidas Climacool, lubię ten zapach właśnie stosować w okresie lata, takiego wzmożonego, bo to jest mega odświeżający właśnie antyperspirant, on mi się kojarzy z siłownią, z wysiłkiem fizycznym, z takim wiecie, prysznicem po takim zmordowanym dniu, także jest fajny. Fantastyczny produkt, to jest kozie mleko z pyłkiem pszczelim o zapachu Dream z marki Lulalove do kąpieli. Nie jest to zbyt wydajne, bo sporo trzeba tego wsypać, żeby ta woda była mięciutka, natomiast zapach tego produktu, jaka woda jest miękka i jak naprawdę pięknie zmiękczone jest ciało i pachnące po kąpieli, no to jest godne polecenia. Nie pamiętam, ile to kosztowało, nie było to tanie, chyba 29 zł, więc no, jak na kilka kąpieli jest to wydatek, ale żeby naprawdę zrobić sobie albo komuś w prezencie taką przyjemność, bo zapach jest naprawdę cudowny. Wiecie, że w kozim mleku kąpała się Kleopatra i ten zapach jest perfumowany, ale jest taki naturalny. To nie jest taki sztuczny jakiś zapach, że wiecie, wchodzicie do wanny i aż was boli głowa. Jest przepiękny, z niczym nieporównywalny. Zachęcam was do wypróbowania. To jest coś zupełnie innego niż sól do kąpieli. Moja ulubiona Rexona Active Protection Fresh. Pokazywałam wam już wielokrotnie. Mam pewnie jeszcze gdzieś w zapasach. Chętnie wracam, też cały czas używam. My Beauty Essence, esencja z mija z wyciągiem z peonii, hibiskusa, woda termalna, sok z aloesu, hialuron, witamina B3 i prowitamina B5. Piękna mgiełka, bardzo nieprzytłaczający zapach, nawilżenie, odświeżenie skóry. Rewelacja, kupiłam już następną kokosową. Wydaje mi się właśnie, że kupienie kolejnego produktu tylko o innym zapachu z danej serii pokazuje, że rzeczywiście kosmetyk był godny uwagi i polecenia. Mydło peelingujące tutaj było Terra Spa. Przywiozła mi kiedyś ze Świeradowa z ekstraktem kory świerku i rozmarynem. Duża kwadratowa kostka leży u nas przy umywalce w łazience do mycia rąk. Bardzo lubię mydła w kostce do rąk. Nie przesusza skóry, dodatkowo troszeczkę te dłonie peelinguje, bardzo ładnie pachnie, odświeża i nie przesusza, to już powiedziałam, skóry dłoni, a teraz umyłam przed nagraniem ręce, nie posmarowałam żadnym kremem i właśnie mam wrażenie normalnych, takich wiecie, dłoni, nie takich sztywnych, szorstkich, tylko normalnych, czystych, pachnących dłoni, także super. Oczywiście kosmetyk naturalny. O, tu jest taka psułka po maseczce, którą Wam pokazywałam z Soap & Glory, one były w takich kapsułkach zapakowane, także jedna jeszcze tutaj wpadła. 7 ml spokojnie wystarczyło mi na całą twarz i na szyję. Kończy się karta, moment. Krem do twarzy, nie do twarzy. Krem do oczy Fito Lift Care, odmładzający krem z Bandi. To był krem treściwy, bogaty, odżywczy, o takim naprawdę gęstym składzie, otulający jak masełko okolice oczu. Stosowałam go tylko na noc. 30 ml, naprawdę pozwoliło mi się cieszyć tym kremem wiele, wiele miesięcy. Kremy wszystkie mają pompki, jeżeli chodzi o Bandi, także są bardzo higieniczne mimo tych dużych pojemności. I to jest doskonały krem do cery dojrzałej, ponieważ on troszeczkę liftinguje, zbiera troszeczkę tą skórę, zagęszcza jej strukturę, no i bardzo ładnie odżywia, także polecam do stosowania na noc.
A tutaj zdenkowałam zapach marki Organic i to był zapach, nie mam pojęcia jak on się nazywał, bo ja przez jakiś czas przechowywałam go w oryginalnym kartoniku, ale później po prostu wrzuciłam go do torebki, więc ten kartonik wyrzuciłam i zostały tylko takie kwiatki namalowane na flakonie, nawet tutaj nie ma nazwy tego zapachu. Natomiast wiem, że to jest zapach Organic, który zawiera imbir. I słuchajcie, pomyślałabym, że imbir to będzie raczej zapach na zimę, ale on jest tak cudownie odświeżająco cytrusowy, ja tu czuję werbenę na pewno, właśnie ten imbir, takie delikatnie wytrawne jakieś przyprawy, ale on mi się cudownie komponował właśnie z latem i bardzo chętnie go używałam sobie na co dzień, nosiłam go w torebce. Nie mam pojęcia, czy jest dostępny w regularnej sprzedaży teraz w Sephorze, musiałobyście zerknąć, ale ja powiedziałam Organic, nie Origins. Przepraszam, spróbuję go odnaleźć i zostawię Wam link, bo naprawdę jest godny uwagi. Advanced Night Repair Eye, miniatura kremu pod oczy, która jest po prostu genialna. Słuchajcie, ta seria ma w sobie coś uzależniającego. To jest krem na noc, on miał konsystencję takiego odrobinę żelu. Ja lubię naprawdę gęste, fajne formuły, takie masełkowate wręcz na noc pod oczy. A on jest żelowy, więc pomyślałam sobie, no, zobaczymy. Tutaj chyba było 7 ml, a słuchajcie, po dwóch aplikacjach ja się zakochałam. On się przepięknie wchłania, ale on naprawdę cudownie otula tą skórę. To nie jest taki kremik, wiecie, jak świetlik, że wklepiecie sobie żel pod oczy i za chwilę go nie ma. Bardzo ładnie napina skórę, odżywia ją, nawilża. Naprawdę skóra rano wygląda na wypielęgnowaną. Ja, moim głównym problemem są podpuchnięcia, więc z tym walczyć to jest naprawdę, wiecie, walka z wiatrakami, ale jeżeli chodzi o doskonałą pielęgnację nocną, to godny polecenia i uwagi. I powiem Wam, że te 7 ml naprawdę mi na długo starczyło. I ostatnia rzecz, bardzo mocno sfatygowana, to Gliskur. Spray regenerujący w olejku do włosów, pewnie suchych, trochę osłabionych, włosy przeciążone i przesuszone, tak tutaj jest napisane. I słuchajcie, ja ten spray dostałam kiedyś, bardzo dawno temu, przy kasie od pani za paragon, tam pewnie przekraczający, nie wiem, 100 zł, za złotówkę. I ja go tak wrzuciłam do szafki i on po prostu leżał, aż przyszedł kiedyś jego czas na wykorzystanie, bo skończyły się inne odżywki w sprayu i powiem Wam, że jest rewelacyjny. On tak pięknie ułatwia rozczesywanie włosów, bardzo ładnie pachnie, bo jednak jest to spray z olejkiem, dwufazówka to była, więc musiałam wstrząsać. Bardzo wydajny. Bardzo wydajny, włosy przepiękne, sypkie. Gdybym go spotkała w regularnej cenie, to na pewno go kupię. Tylko ja nie wiem, czy wiecie, jak ja go wtedy dostałam, to czy on był w jakiejś cenie na do widzenia, czy był wycofywany z Rossmana, nie mam pojęcia, ale jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie, co ułatwi pięknie rozczesywanie, na przykład dla dzieci, dziewczynek, które mają długie włosy, albo jeżeli Wy się męczycie, macie farbowane włosy i naprawdę potrzebujecie czegoś takiego konkretnego do rozczesywania, no to rozejrzyjcie się, może jeszcze gdzieś znajdziecie. I to już jest koniec. Starałam się nie rozgadywać jakoś bardzo, bo wiem, że denka to mogą trwać, tylko wszystko tak bardzo skondensowałam. Więc zobaczymy, zrzucę film z karty, mam nadzieję, że uda mi się go szybko zmontować, wrzucić na kanał, także dziękuję Wam za uwagę, zostawcie po sobie jakiś ślad i zapraszam do kolejnego filmu, vloga, zobaczymy co tam wyjdzie. Pa, trzymajcie się!